Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Korzystając z korka, który zawsze o tej porze tutaj jest, opowiem wam historię. Otóż to jest ulica Wawelska. A to za tym autobusem tu jest jedna z fajniejszych dzielnic Warszawy. Właściwie fragmentów dzielnic. To jest tak zwana kolonia Lubeckiego. To są bardzo fajne małe takie domki i wille, praktycznie totalnie w centrum, no bo to jest bardzo bliska Ochota. Bardzo fajnie tutaj się spacery na przykład robi. Brama jest dalej zepsuta. Polsko, jak żyć? Dlaczego nie da się tego naprawić w 2 dni? Albo może się da? Załóżcie jakąś firmę, jeden z was, bardzo was proszę, która naprawia wszystko w 2 dni. Cześć. Dziś jest sobota imieniny kota. A ja z samego rana muszę pojechać do magazynu DHL na Osmańskiej 2 w Warszawie. Bo Amazon, gdzie kupiłem coś, źle zaadresował przesyłkę i się DHL pogubił. A się pogubił tak, że mogę tylko odebrać, bo jak nie, to oni by to musieli odesłać. W ogóle jakieś tam mają procedury, których ja kompletnie nie rozumiem. I które mają mało do czynienia z tak zwanym user friendliness czy user experience dobrym. No. Tam jakieś systemy rządzą, sortownia, a klient to tam. Zaraz tracę u was już zupełnie autorytet, o ile jakikolwiek miałem takiego gościa od produktywności, ale powiem wam. Testuję nową listę rzeczy do zrobienia, nową to-do listę. No tak. A dlaczego? Znaczy, po pierwsze uprzedzę pytania. Wcale się nie wynoszę z Klaus. Klaus jest świetny. Tylko, że Klaus nie ma jednej rzeczy. Nie ma powtarzalnych zadań rekurentnych. I Klaus ma jeszcze ten minus, że on nie ma za bardzo możliwości obejrzenia sobie wszystkich rzeczy zaplanowanych na dany tydzień i przenoszenia ich tak w sposób wizualny pomiędzy dniami tygodnia. A aplikacja, którą teraz testuję, która się nazywa AnyDo, tak potrafi. A ja im dalej w las, im starszy się robię i im więcej mam rzeczy na tapecie, coraz bardziej potrzebuję mieć taki widok tygodnia i możliwość planowania już w niedzielę wieczorem, co zrobię w czwartek. Po prostu. Także testuję i na razie ta aplikacja ma dla mnie 2 duże zalety. Po pierwsze to, że oni też mają kalendarz, a jeżeli mają też kalendarz, to znaczy, że można sobie wyświetlić i w kalendarzu, i na liście rzeczy do zrobienia naraz spotkania i rzeczy do zrobienia. To też robił Klaus, tyle tylko, że
No w końcu ten taki widok takiej listy po prostu wąskiej. Kiedyś to wam pokażę. Enidu przypomina, na Androidzie przynajmniej, o nieodebranych rozmowach telefonicznych, czyli pojawia się duże białe okno na pół ekranu, jak się nie odbierze rozmowy, gdzie on się pyta, co zrobić, czy oddzwonić, jest klawisz, że można od razu oddzwonić z powiadomienia, czy odłożyć przypomnienie na później, na za 15 minut, za godzinę, za 3 godziny, albo jutro. I tak samo podobne rzeczy proponuje po zakończonej rozmowie telefonicznej, tylko że wtedy w postaci specjalnej notyfikacji, która się pojawia. I to mi się bardzo podoba. Druga sprawa to coś, co się nazywa Enidu Moment. To jest fajne, bo można sobie zaplanować na wieczór, albo na rano, albo na dowolną inną godzinę w ciągu dnia, ale to ma sens tylko wieczorem albo rano. I na białym ekranie przechodzi się przez wszystkie czynności, które się ma zaległe i przez te, które są na dzisiaj zaplanowane, i aplikacja się pyta, czy zrobisz to dzisiaj, czy nie. I to jest o tyle fajne, że ja na przykład mam tendencję do tego, żeby wrzucać sobie na to-do listę za dużo rzeczy na każdy dzień. O tym już kiedyś mówiłem. No i jeżeli aplikacja tak task po tasku przechodzi ze mną za rękę i się pytam, to faktycznie to zrobisz dzisiaj, to mi to pomaga zrobić taki bardziej świadomy wybór tego, co ja dzisiaj zrobię, ponieważ świadomie zamierzam codziennie, zawsze redukować tą listę do kilku, trzech, czterech rzeczy, które zrobię danego dnia, no to to przejście przez ten Enidu Moment daje mi możliwość takiego zastanowienie się, dobra, co ja dzisiaj chcę zrobić z tego wszystkiego. I okej, mam na tapecie 20 rzeczy, dzisiaj z tego zrobię które 4. To mi pomaga. Ale oczywiście byłbym wariatem, gdybym się przesiadł na nowe narzędzie do zarządzania czynnościami, taskami tylko i wyłącznie dlatego, że ma fajny widok. Enidu pozwala dodawać nowe taski głosowo w języku polskim. Korzysta do tego z Google Voice'a, co nie jest niczym dziwnym. Zresztą Google Voice w tej chwili jest najlepszym systemem rozpoznawania mowy, jeśli chodzi o język polski, tak przynajmniej z mojego doświadczenia, a testowałem wszystkie. Natomiast to, co jest świetne, to Enidu ma jeszcze na Androidzie widget. Widget w postaci małego kafelka 1x1, czyli wielkości ikony, który można sobie położyć na głównym ekranie. I ten widget ma jedno zadanie, uruchamia to głosowe wprowadzanie nowych tasków. A z dobieraniem sobie narzędzi do produktywności to jest tak, że należy dobierać narzędzia produktywności do naszego życia, a nie nasze życie do narzędzi produktywności. W związku z tym ja zauważyłem, że bardzo często jak jestem w samochodzie, to mam pomysły i potrzebuję szybko zapisać te pomysły. I jak do tej pory robiłem to w ten sposób, że albo korzystałem z funkcji notatki głosowej w Evernote, ale wtedy musiałem to potem dalej jakoś przepisywać w ciągu dnia, czy najczęściej zapominałem to przepisać, albo później próbowałem robić coś takiego, żeby sobie robić nowego taska w Close i właśnie wpisywać jego treść tekstową, ale za pomocą Google Voice. I to mi bardzo pomaga, bo ja mam bardzo często pomysły albo pod prysznicem, no albo właśnie w samochodzie. To chyba jest wina tego, że taki szum i w ogóle to pomaga myśleć. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.